Akcelerator biznesowy to pojęcie niewiele mówi przeciętnemu człowiekowi, a właśnie taki projekt za sprawą Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstanie w Żorach. Dr Janusz Michałek, prezes strefy, w dzisiejszym programie Gości Dnia opowiadał m.in. o innowacyjności projektu o nazwie Xenon. Chcieliśmy, żeby można powiedzieć, oprócz tego, co rzeczywiście mają inne projekty, czyli tej części produkcyjnej, wyposażyć ten nasz obiekt we wszystko to, co potrzebne małemu przedsiębiorcy. Że rano, gdy wstanie i pojedzie do pracy, weźmie całą rodzinę, odda ją do przedszkola, które również będzie w tym naszym Xenonie, będzie mógł kupić jedzenie w naszej jadłodalni czy restauracji, będzie mógł załatwić wszystkie papiery, dokumenty formalne z administracji samorządowej i rządowej. Jak się okazuje, akcelerator przedsiębiorczości, jaki powstanie w Żorach, ma być pierwszym, ale nie jedynym tego typu przedsięwzięciem. Prezes Janusz Michałek tłumaczy, że lokalizacja projektu Xenon nie została wybrana przypadkowo. Kilkanaście lat temu dobrze wiemy, jak wyglądało miasto Żory. Większość ludzi albo pracowało bezpośrednio, albo była związana z górnictwem. To po pierwsze, tam strefa działa dość mocno i aktywnie. Przygotowywaliśmy własny teren, który te działka, infrastruktura, to wszystko należy do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, więc nam było bardzo łatwo i bardzo szybko uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia i jak gdyby dokumenty administracyjne. Na stworzenie akceleratora przedsiębiorczości Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w Żorach otrzyma wsparcie finansowe ze środków unijnych w wysokości blisko 41 milionów złotych. Dzięki temu prace nad realizacją projektu mają się potoczyć bardzo szybko. Ogłosiliśmy przetarg na inżyniera kontraktu. Bardzo duże zainteresowanie. Wpłynęło 20 kilka ofert, czyli można powiedzieć, to jest tak projekt ciekawy, innowacyjny i referencyjny, że jest wielkie zainteresowane. Nawet trochę śmialiśmy się, że mieliśmy pytania z Indii, więc można powiedzieć, cały świat przygląda się temu projektowi. Ale chcielibyśmy go oddać do realizacji już dla przedsiębiorców w trzecim kwartale 2022. A do obejrzenia całej rozmowy z doktorem Januszem Michałkiem, dzisiejszym gościem dnia w telewizji TVT, zapraszamy zaraz po raporcie o godzinie 17.50.